Nie wiem, czy słychać śpiew za moimi plecami, a ja chciałem zacząć. Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Już w tym momencie, w którym miałem powiedzieć i przywitać się z wami, usłyszałem ten śpiew dobiegający gdzieś tam hen za moimi plecami. Zapraszam was serdecznie na dzisiejszy odcinek, który zaczynamy. Zaczynamy w restauracji teściowej od spotkania z dziewczynami. No i później już lecimy dalej z wydarzenia. Zapraszam was i życzę miłego oglądania. Dotarłem już do dziewczyn. Ta płacze, że chce jechać do Jacoba. Ta rąk teraz będzie jechała zawieźć brata do szkoły. Czyli chyba ja poczekam z Juny na nią. I działamy dalej. Ta rąk pojechała odwieźć brata do szkoły i zaraz wróci. Czekamy na nią, żeby pojechać na razie do domu na chwilkę. Ale stałem tam bliżej, z tamtej strony i mówię, kurczę, jak zimno się zrobiło. Teraz się przeparkowałem i aha, to dlatego. Teraz wszystko jasne. A ta rąk nie ma i nie ma. My mommy. Gdzie jest twoja mama? Mała Zidzia. Przyjechaliśmy do Mi. Ta w ogóle nawet nie poszła się przywitać ani nic, od razu za hulajnogę. I zabawa. Na chwileczkę odwiedziłem Marcina. Przepraszam ci, tak słowo wszedłem. Marcin będzie sobie przygotowywał grillika. I tutaj ma już piękne krążki patis, takie z hamburgerek. Będzie sobie jadł lunchik hamburgerowy. A ja zabieram dziewczyny i jedziemy do nas do domu. Ale będziemy z Marcinem się umawiali na jakieś spotkanie. Umówimy się. No ja mam wolne 4 dni teraz, to się do tobie spotkamy. No, to będzie spotkanie. To pogadamy wtedy i podpytam Marcina więcej na temat jego planów w związku z zakończeniem pobytu w Kambodży. Zobaczymy, może już będzie wiedział sam, na czym stoi. Pewne, nie wszystko, ale coś dopowiemy, nie? Dobra, no, super. Pewne rzeczy zostają sekretem. No nie wszystko możemy powiedzieć, to oczywiste. Dojechaliśmy do domu, tym razem mega szczęśliwie. Zaczęło padać w momencie, w którym żeśmy przekraczali bramę. Także nie zmokliśmy. Udało się. I to najważniejsze. No ale dopadła nas pogoda. Wyskoczyłem tylko do sąsiadki, do sklepu. I oczywiście ściana wody w tym momencie. No i na tym odcineczku zmokłem jak pies. Pogoda nie jest idealna, ale nie będziemy siedzieli w domu. Ruszamy do restauracji teściowej. Tam za jakiś czas, pewnie, no nie w restauracji, ale w domu, zacznie się taka półformalna celebracja urodzin teściowej. No i już się tam kierujemy. Zapraszam. Próbowałem uzyskać od Tarong informację, co to jest za owoc, ale nie udało się. Tarong nie wie. Wygląda tak, jakby on naturalnie pękł tutaj, na tym łączeniu. Spróbuję poprosić ją, żeby zapytała się mamy. Ten jest. Mamy, coś mówią, ale nie wiem co. So, any information? You cannot eat it. Just this. What is it? The bone. I don't know. The bone? I never heard before. Okej, okay. No to wiem przynajmniej, że niejadalny. Tak jak podejrzewałem. Czułem, bo gdyby był jadalny, to by pewnie by już nie rósł na drzewie. Czy nie leżał pod drzewem. Przyjechał samochód z głośnikami i obwieszcza przez nas, że 14 odbędzie się celebracja 10. rocznicy śmierci poprzedniego króla. I ta celebracja odbędzie się w dawnym kinie w Hongkongu, na budynku dawnego kina. Taka historyjka. Podjechaliśmy na market, ale z zewnątrz tak zatrzymaliśmy się. Tutaj sprzedają owoce. Czuję sobie... Proszę bardzo. Przymierza. Taron kupuje arbuza i coś tam jeszcze. Będzie z tego robiła taki owocowy tort dla swojej mamy na dzisiejsze urodziny. Taka koncepcja. Także czekam, jak zrobi zakupy i jedziemy do domku. No jaki piękny dzień.
Tutaj założyć. Czekaj. Ale tak to spadnie chyba, wiesz? To mama będzie musiała, albo ja wyłączę kamerę i tak założyć, moment. No kurka, przyniosła arbuza i musiała się robić zakupy jeszcze do na market. Zabrała Dżunku, zostałem sam w deszczu. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. To baza do tego tortu. Dużo skrawków takich. For Juni, not for me. Nie, for Juni nie. Junku, proszę. Śmieszne. Dobra, smacznego. Idę po więcej. Niam, 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 niam. Wilk syty i owca cała. Tort będzie. Proszę, niosę ci, niosę. Nie musisz tu przybiegać od razu. Tarong pognała kupić świeczki. Juni podąża za nią. A ja stoję tutaj z tortem owocowym i czekam na ich powrót. No i jedziemy do teściowej, do domu. Jesteśmy już u teściu. Niby nic, ale jednak coś tutaj się szykuje. Wiem, że próba jest odwołana, nikt nie miał czasu przyjechać, wszyscy zajęci, ale coś tam się dzieje. Dziewczyny już poszły z tym tortem, ze świeczkami. Idę szybciutko zobaczyć, co tam się dzieje. Tu są. Świeczki są literami układającymi się w Happy Birthday. I teraz właśnie będą układać. Hej, not like this. Lemon na klawiszach, a Juni staje. Korzystam póki mogę, bo za chwilę znowu już włączą i nic nie będę mógł nagrywać. Staram się przygotowuję tutaj jedzenie na stole. Nie będzie żadnych gości ekstra, nie przyjeżdża nikt. Przynajmniej z tego co wiem, z osób, które miał tutaj śpiewać ewentualnie. Jest tylko Tarem z siostrą, jest Demon, będzie teściowa i teściu. I może jeszcze brat, czy to wszystko. I tak, to wygląda. Happy birthday to you. Yeah, bravo! Lompat, ha? No tak, dzieci chcą jeszcze raz zmuchnąć. Baby, you have the lighter? Dzieciaki będą zmuchiwały po raz kolejny, bo to najlepsza zabawa jest. Oh, today. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Stał już kolejny piękny dzień. No i zamierzamy z niego skorzystać. Teraz wybieramy się na śniadanie, a potem się zobaczy. Na pewno będziemy chcieli troszeczkę na świeżym powietrzu pobyć. Tak, Juni? Tak. Tak. A to gdzie teraz pojedziemy? Riverside. Na Riverside. Na pewno na Riverside też coś trafimy. To jedziemy. Taki piękny dzień dzisiaj, że zapomniałem zupełnie o nagrywaniu. Pani będzie się niedługo, czyli siostra się przeprowadza niedługo do swojego nowego domu. No i przyjechała do nas sobie trochę jakichś rzeczy powybierać. Widzę, że coś tam ma. Więc rice cooker jest. Czajnik, coś tam, mikser, srixer, pudełka, jakiś blender. To sobie wszystko bierze. Teoretycznie
teoretycznie kupuje od nas. Oczywiście tak, takie założenie niby jest pierwotne, ale oczywiście damy jej to po prostu na nowy dom. Niech sobie ma. Trochę tego rice cookera żałuję. Tylko bo trzy. Chciałem go mieć dla nas w rezerwie. Ale w sumie ja nie jem ryżu. Jedziemy. Jedziemy z siostrą do jej domu, bo podobno tam już jakieś zmiany nastąpiły. No i niedługo będzie mogła się wprowadzać. O co trąbisz? Także ruszamy. Aha, co ważne. We czworo jedziemy tym naszym jednym małym zyczkiem. Dom siostry już tam. Kury, szczeniaki, co tam się dzieje? Tutaj już, ale to tylko jest sterarz w stronę, jeszcze nie ma szyb. Fizycznie. Są kraty. Są drzwi. Ale wszystko jeszcze bez oszklenia. No ale kolejny krok zrobiony. I siostra ma taki plan, żeby się już w przyszłym tygodniu tutaj wprowadzić. A my dzisiaj spotkaliśmy się z panią, chyba zresztą jedzie właśnie tutaj. Z panią pośrednik. Powiedziała, że no w toku kwestia załatwiania dokumentów u nas. Ale nie wiem, czy to ta pani, czy nie. Ale że jeszcze końca nie widać. Także jeszcze czekamy. Szczeniaczki tam się chowają w cieniu. Tutaj jeden, tutaj drugi. Ten to chyba ulubieniec, bo ma taką bruszkę. Chodź. Chodź, licznotku. Chodź. Ty też brzydki, troszkę odważniejszy. Ten taki maluch. Maluszek taki śmieszny. Boi się trochę. Oj. Dobra, Dżunek, chcesz iść do mamy tam? Do środka? To musimy przejść tędy. Czekaj. Przejdziemy sobie bokiem. Na razie prądem się wyjść nie da. Muszę uważać na wężowiska. Tego typu balię myślałem, żeby może wpuścić gdzieś. Żeby takie właśnie oczko wodne zrobić. Drugą koncepcją jest taki po prostu betonowy krąg. No coś w tym stylu, tylko oczywiście większy. I tam zrobić oczko. I wtedy przeniesiemy trochę rybki. Ale to jeszcze się pomyśli, bo mamy jeszcze czasu, a czasu. Najpierw formalnością niech stanie się zadość. Odstawiliśmy siostrę do restauracji. Po drodze do domu zatrzymaliśmy się kupić ryż. Małżonka ma stwierdziła, że się skończył. No, ryżu nie pilnuje. Także kupujemy 5 kilo chyba. Johnny idzie spać. O, jak macha pięknie. Mama kładzie ją spać. Ja obiecałem, że jak wstanie, to już będzie gotowy basen dla niej, ale rozkładamy jej mniejszy basen niż ten, który miała poprzednio. Bo w tym po prostu będziemy kąpiu. Skończy, wywalam wodę i składam ten basen, bo ten duży niestety koty załatwiły. No będę musiał go naprawić oczywiście, ale to wymaga pary sporej w płucach albo po prostu kupienia pompki. No i pewnie sprowadzi się to do kupienia pompki. Muszę wyłapać dziury, pozaklejam i basen będzie gotowy, ale tamten duży rozstawię już na porę suchą, jak nie będzie tak często padało. I taki jest plan. Także ja idę dmuchać ten basen, a Juny będzie oczekiwała na niego śpiąc. Baby? Did you blow it by yourself? Because you have no pump. Oh, baby. Hey, the man from behind the man behind the pool. Hello. There's one more hole. Where's one more? The one I already touched, I need to repeat this one. Oj, poor baby. Niestety ten też ma dziury. Jedną zalepiłem, na razie nie mam. Obiecałem jej, że jak się obudzi, to będzie miała basen. Dlatego szybko po prostu taśmą z koczem zakleiłem. Jest tylko jej wytrzyma na ten jedno kąpiel. No teraz się okazuje, że jest kolejna dziura tutaj. Nie. Nic. Zaraz ją nas zlokalizuje, też zakleję. Nie, to już nie zakleję. Trudno, niech będzie tak jak jest. You like? To napełnię wodą. Jak się obudzi, jak tatuś coś obieca, to... Oh no. Oh, poor baby. He had to do because we have no pump. Teraz będę musiał profilaktycznie kotka pacnąć, żeby wiedziała, iż nie dotyka. Nie dotyka się basenu, bo... Dziurawią jak sito.
Ten duży podziurawiony kompletnie. Ten też już ma kolejne dziury. Nadmuchałem mocno, już jest pusto. Zielone to samo. No nic, ale obiecałem, że będzie miała jak się obudzi, to będzie miała pasen jak się obudzi. A potem pojadę, kupię łatki normalne takie i wynajdę te wszystkie dziurska, pozalepiam. Brawo, Daddy. Obiecałem, że będzie basenik, no jest basenik, ale tak szybko ucieka powietrze, tych dziur tutaj musi być sporo, albo musi być po prostu duża dziura. Dobrze, chociaż ten żółty się trzyma, zielony też puszcza. Żółty jedyny, ale nie tylko. Tutaj dość łatwo będzie namierzyć, bo bąbelki lecą, także tam sobie zaraz, czy jak będę już rozbierał go, to zaznaczę i zrobię, no i to będę musiał znaleźć, no znajdę później. Ale obiecałem, kochany, jak się obudzisz, teraz idź spać, jak się obudzisz, będzie basen. Jest basen. Jak tata obieca, to nie ma bata. Jak siostra dzisiaj wybierała sobie rzeczy do wzięcia na nową chatę, to znalazłem również między innymi te metalowe takie patyczki szaszłykowe. Zamierzam wykorzystać je dzisiaj, zrobię szaszłyki. Tu jest taki boks, gdzie wszystko jest możliwe, że się znajdzie. Tam nie wiadomo, co może być. Może być wszystko. Są gry jakieś na plejaka. Trochę różnego rodzaju sprzętu. Aż strach tam zajrzeć. Dobra, schodzę na dół, robię szaszłyki. Dobra, te szaszłyki nie będą bardzo na bogato. Co mamy? Mamy ładną wieprzowinę, tak poprzerastaną fajnie tłuszczykiem. Mam jedną paprykę żółtą, mam cebulę, mam pomidory. Tu jest tłuszcz, ale to tłuszcz ja zgrilluję po prostu i później pokroję go dla kotów. Mam papryczkę chili. No to nie jest to bogactwo smaku i aromatu, ale... Aha, mam jeszcze ogórka, tylko wrzuciłem go do zlewu do przemycia. Zwykłego ogórka. Nie wiem, czy nie dać kiszonego może nawet. Chyba to jest dobry pomysł. Normalnie śpi, tak półtorej godziny do dwóch godzin. Obudziła się po niecałych 40 minutach. I pierwsza rzecz, przybiegła do nas. Zazwyczaj jak się budzi tak wcześniej, to ma fatalny humor. A przybiegła i tak patrzy się na nas i na basen. Na nas i na basen. No jak ci tata obiecał, to musiało być. Dopompowałem to rybu tego różowego tylko trochę teraz. No i co, zimna woda? Trochę zimna, nie zdążyła się jeszcze ogrzać, co? Za krótko spałaś. Jaki kostium kąpielowy masz, elegancko. Jest! I to jest szczęśliwe dziecko! Brawo, Junku! Baw się, kochanie! Dudusia! Dudusia! Pływa! Dudusia! Dudusia! Pokaż rekina! Ale był rekin! Baby shark, baby shark. Jak pięknie Juny pływa, no pięknie. Super. A dodam też kiszonego, niech będzie. Będzie się pani komponował. Z wieprzowiną świetnie pasuje, naprawdę rebelka. Zostawię teraz mięso na jakąś godzinę, żeby się zamarynowało. To krótko, powinienem był zrobić to wcześniej, ale trudno, jest jak jest. A tutaj już warzywa gotowe. I za godzinę wracam. Chciałem wam coś pokazać, ale to momencik, bo... Muzyka. Zobaczcie. Juny, pokaż, co jesz? Co jesz? Co to jest? Dwa już zjadła takie ogórasy. Teraz trzeciego wcina. Lubi. Kiszone ogórki, smaki polski. Lubi. Dobrze. Moja ona. Moja ci ona. Polutku ten grill się rozkręca. Wyjątkowo nie chce się rozpalić, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Nadejszła wiekopomna chwila. Właśnie teraz wrzuciłem na grilla nasze szaszłyki. Jak widzicie, już kochani, już. Jak widzicie, bardzo poważne. I duże. What do you need? Money. How much? Pipe one. What you said, pipe one? Another thing. Aha, dobrze. To muszę żonie piją. Robią się. Te poszły w odstawkę na razie, bo nie damy rady wszystkiego na raz chyba wszamać. Zobaczymy, może jeszcze ktoś nas odwiedzi. Może. Nie. Zobaczę. Na razie skupiam się na tym. No i zaraz jeszcze dla kotków będę robił taki tłuszczyk wieprzowy. Jako, że zapowiedziała się również mi, nie wiem, czy będzie z Marcinem, czy tylko z Jacobem, to jeszcze żeśmy wrzucili kurczaka, nóżki kurczaka w marynatę. No i ona już sobie z godzinkę pracuje, także powinno być dobrze. Nie robię żadnej panierki, po prostu tak jak są zamarynowane, tak wrzucimy je na grilla.
A z grilla wszystko znika szybciutko. Przyjechał Marcin z mi z Jacobem. W związku z tym na grilla trafia kurczak, którego zrobiliśmy. Są również krewetki. No i są takie ślimaki dość dziwne. Tego typu. Już są w tej chwili na grillu. A tutaj słuchamy sobie muzyki. I miło spędzamy czas. Marcin, mi i Jacob jadą teraz na Riverside. Tarong i Juny jadą znowuż do dziadków. Choć Juny upiera się, że chce pojechać zobaczyć spychacz, ale pojadą pewnie do dziadków. Tutaj mamy pięknie rozpalonego grilla, a już nic na niego nie mamy. Wszystko już jest na... Mamy jeszcze... Tak? A mam jeszcze krewetki, ale już mam tak dużo jedzenia, już nie przejem tego, nie ma sensu. Po prostu pięknie rozpalony grill, chciałem powiedzieć. No i to tyle, ja zostaję i czekam na dziewczynę. When will you come back? Tomorrow, sorrow. Dobra, niech dziewczyny jadą, a ja się uporam z tym wszystkim, co się tu dzieje, to trzeba poustawiać. Koty na pełnej wyżerce, szarełka mają w opór. Tarong zabiera prezent dla szwagra. To, co tutaj widzicie, ten oto mini samochodzik, to jest nic innego jak nocnik. To się zajmuje, tam jest miejsce, na którym się siada i robi co trzeba, a później się to wyciąga. O, oh, sorry baby, I will close it, don't worry. Ok. Teraz jadą, a ja będę sprzątał dalej. Do zobaczenia! See you! Pa pa! Pa pa! Do zobaczenia! Jedźcie ostrożnie! Kochani, solidny odcinek był dzisiaj, ale to jest moment, w którym będę kończył go. Zatem bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękuję serdecznie i zapraszam na jutro na kolejny z odcinków o 7 rano czasu polskiego. A dzisiaj życzę Wam pięknego, miłego i radosnego dnia. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, hej.